Friends and colleagues. Drodzy koledzy. We have a remarkably broad, well-checked set of tests of the standard theory. Dobrze sprawdzonych testów nowej teorii ekspansji wszechświata bazującej na Einsteina. Mamy dowody na to, że wszechświat rozszerzył się z tego gorącego, gęstego stanu. To rozszerzenie dobrze zostało opisane przez teorię względności Einsteina. Wiemy o tym, że wszechświat zawiera ciemną materię, która ciągle jednak pozostaje dla nas wielką niewiadomą. Wydaje się, że teoria względności jest dobrym przybliżeniem rzeczywistości. Mnie to przekonuje, ale do tego, że dokonał się ogromny postęp, musimy również mieć świadomość tego, że jest to przybliżenie. Nie wydaje mi się możliwe to, żeby ta teoria, która jest dla nas dostępna, była bezwzględną prawdą. Wydaje się, że w naukach przyrodniczych nie ma czegoś takiego jak prawda bezwzględna. Ciągle próbujemy po prostu doprowadzić do pogłębienia naszych teorii. Oznacza to, że musi dokonać się kolejne odkrycia, czym jest ciemna materia, energia. To takiego działo się z wszechświatem przed rozszerzeniem wszechświata. Wydaje mi się, że istnieją dwie ścieżki, którymi można pójść, próbując zrozumieć ciągłe poszerzanie się wszechświata. I tą pierwszą ścieżką byłoby powtórzenie tych testów, które mamy w tej chwili do dyspozycji, ale stosując czulsze detektory, stosując bardziej pogłębione analizy, stosując lepsze komputery, lepsze metody obliczeniowe, a zatem byłoby to podążenie tą samą ścieżką z wykorzystaniem bardziej precyzyjnych instrumentów. Wydaje się, że z obecnymi teoriami wiąże się jeszcze wiele problemów, które musimy rozwiązać. Próbujemy ciągle dojść do jeszcze lepszego przybliżenia rzeczywistości niż teoria względności. Być może to już się w tej chwili dzieje. Natomiast możemy również podążać drugą drogą. Przez tą drugą drogę mam na myśli to, że moglibyśmy ponownie zbadać pewne zagadkowe kwestie, które zostały odłożone na bok podczas dokonywania się wielkich postępów w ramach tworzenia obecnej sieci badań kosmologicznych. Być może powinniśmy bardziej starannie rozważyć te teorie, które odłożyliśmy na bok. Mamy nadzieję, że te kwestie, które odłożyliśmy na bok, których po prostu dobrze nie rozumieliśmy, to kwestie, które zawierają dla nas ważne wskazówki. Wiemy o tym, że znajdujemy się w galaktyce Drogi Mlecznej, płaskim systemie gwiazd, gazu, pyłu. Widzimy to w tej chwili na ekranie, który znajduje się za mną. Wiemy też, że w pobliskiej galaktyce znajdują się podobne zjawiska. Ten obraz na mną się ukazuje. Dla mnie jest naprawdę fascynujące, być może dla Państwa również. Chcę zwrócić Państwa uwagę na pewne drobne szczegóły. Proszę zwrócić uwagę na te ciemniejsze miejsca, to pył gwiezdny. To również proszę spojrzeć na te niebieskie plamy. To są miejsca, gdzie zebrała się materia międzygwiezdna za sprawą grawitacji, gdzie zaczęły tworzyć się gromady gwiazd. Te nowe, najbardziej masywne gwiazdy to są te najbardziej świecące, mają gorące niebieskie powierzchnie. Zobaczą tam Państwo również takie miejsca, gdzie się niedawno formowały nowe gwiazdy, jak również te miejsca, gdzie zjonizowana materia rekombinuje. Tam mamy przede wszystkim wodór. Kiedy te masywne gwiazdy wyczerpią swoje źródło energii z reakcji jądrowych, wybuchają.
niebieskie i czerwone światło znika. Pojawia się ponownie w nowych miejscach, gdzie zaczynają się tworzyć zupełnie nowe początki. A zatem właśnie to niebieskie i czerwone światło zanika. W innych zupełnie regionach pojawia się, dając nowy początek. A kolejnym slajdzie Państwo z kolei obraz teleskopu Hubble'a. Fascynująca jest ta struktura spiralna, która podąża w kierunku bardzo gęstego klastra gwiazd. To jest około 1000 milionów gwiazd, mniej więcej podobne do naszego Słońca. W naszej galaktyce w samym środku mamy czarną dziurę, a przynajmniej tak nam się wydaje. Prawdopodobnie jest to właśnie to, o czym pisał Albert Einstein. Pytanie, jak do tego doszło, że ta czarna dziura powstała w samym centrum galaktyki? Mamy różne pomysły na to. Mamy różne pomysły na to, jak doszło do uformowania się tej czarnej dziury. Jeżeli bylibyśmy w stanie zaobserwować tę galaktykę w sposób bardziej szczegółowy, moglibyśmy się zastanowić, czy w tym klastrze gwiazd znajduje się właśnie taka czarna dziura. Nie wiemy tego. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy w stanie pogłębić naszą wiedzę na temat tej galaktyki. Ma to dla nas znaczenie, ponieważ trudno jest nam w tej chwili dojść do wniosku, dlaczego doszło do powstania tej czarnej dziury. Czy ona istniała przed powstaniem galaktyki, czy powstała z powodu bardzo dynamicznych procesów na samym początku Wszechświata, o którym bardzo niewiele wiemy, prawie nic, bo jeśli tak by było, to moglibyśmy się spodziewać, że w każdej galaktyce w centrum właśnie stoi taka czarna dziura. Nie wiemy, czy w tej nowej galaktyce przez nas analizowanej znajduje się w centrum czarna dziura. Jest to fascynujące zadanie, które mogłoby stać przed astronomami. Warto byłoby właśnie skoncentrować się na tym maleńkim klastrze gwiazd i zastanowić się nad tym, czy tam znajduje się w centrum właśnie masywna czarna dziura. Kolejny slajd pokazuje coś, co już wiemy od dawna. Mamy dwa typy galaktyk, albo galaktykę spiralną po jednej stronie, albo eliptyczną po drugiej stronie. Masa jest podobna, kompozycja, skład jest podobny, aczkolwiek wyglądają zupełnie inaczej. To wiemy już od dawna. I równie długo ludzie się zastanawiają się, dlaczego mamy tutaj bimodalność, dlaczego mamy dwa rodzaje galaktyk. Oczywiście tutaj musimy podchodzić do tego bardzo ostrożnie, bo oczywiście są wyjątki od reguły. Tutaj mają Państwo piękne zdjęcie takiego wyjątku. Wygląda to jak galaktyka spiralna, ale tak naprawdę nie jest to galaktyka spiralna. To jest taki dysk. Często pojawiają się takie galaktyki, może nie takie częste jak takie typowo dyskowe galaktyki, aczkolwiek występują dosyć często. Kolejny slajd pokazuje więcej przykładów. Tutaj na tym slajdzie pokazuję Państwu te przykłady. Tutaj mamy pełen zestaw wszystkich dużych galaktyk, które są nieco jaśniejsze. Zauważą Państwo, że mamy wiele rodzajów tych galaktyk. Tutaj to jest ta galaktyka, którą Państwu przed chwilą pokazywałem. Tutaj są kolejne, różne rodzaje. Gdybyśmy mieli czas na to, aby temu się dokładnie przyjrzeć, to by się okazało, że spiralne galaktyki są dosyć oczywiste. Niektóre są typowymi elipsami, a niektóre są zupełnie inne. Nie pasują do niczego.
Aczkolwiek jak spojrzymy na te kształty, to widzimy, że mamy przede wszystkim dwa rodzaje galaktyk. We must then ask... I należy sobie zadać pytanie. Chyba się zgubiłem w tych moich notatkach. I have skipped over. You understand that in my career rozumieją Państwo, że w mojej karierze nigdy nie musiałem wcześniej napisać swojego przemówienia, ale stwierdziłem, że na tę okazję to zrobię. Tak naprawdę rano się przekonałem, że nie jestem w stanie równocześnie czytać i pisać, bo miałem odpowiednie przemówienie przygotowane na poranną sesję. Nie jestem w stanie czytać i mówić równocześnie. I tutaj też się zgubiłem. Tak, ale mam tutaj coś, co chciałbym Państwu pokazać. Tutaj mamy sporo śniegu w Polsce. Jestem Kanadyjczykiem, o śniegu wiem sporo. I tak naprawdę mówi się, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Według mojego doświadczenia to prawda, ale w momencie, jak zobaczą Państwo płatek śniegu, to tak naprawdę rozpoznają go Państwo natychmiast, ponieważ wygląda zupełnie inaczej niż kulka lodu. Tak samo sprawy się mają z galaktykami. Bardzo wiele galaktyk wygląda jak spirala. Są takie, które nie są spiralne i są galaktyki, które wyglądają jak elipsy. Te spirale i elipsy to są najpowszechniejsze rodzaje galaktyk, ale tutaj mamy jeszcze kolejny dowód na to, co mówię. Mamy taką wiedzę obywatelską. W tej chwili w Arizonie działa taki projekt obywatelski i dzięki temu projektowi udało nam się stwierdzić, jaka jest jasność i gdzie znajdują się różnego rodzaju galaktyki. Kilka milionów galaktyk i tutaj mamy fotografię jednej, jak one wyglądają. To jest taki projekt obywatelski, czyli tak naprawdę wszystkie osoby, które chciały, mogły w nim uczestniczyć, mogły obserwować różnego rodzaju galaktyki, zbierać, miały dostęp do tych danych i mogły stwierdzić, czy tutaj mamy spiralną galaktykę, eliptyczną, czy też nieokreśloną. No, jeżeli 80% osób oceniających dane zdjęcie zgadzało się, że to jest galaktyka spiralna, uznawano, że dana galaktyka faktycznie jest galaktyką spiralną. Jeżeli 80% osób uznało, że coś jest elipsą, to uznawano daną galaktykę za eliptyczną. Okazało się, że projekt odniósł spory sukces. Sama koncepcja jest interesująca, koncepcja tego, że można było dokonywać oceny. I tutaj widzimy dwie klasy galaktyk. Mamy wczesne galaktyki, to są eliptyczne galaktyki, mamy późne galaktyki, czyli spiralne, ale to jest taki żargon historyczny. Tutaj widzą Państwo zdjęcie w kolorach. Jest tam kolor niebieski, później czerwony. I widzą Państwo, że mamy tam dwie klasy, dwa typy galaktyk, które można było rozróżnić. Tak naprawdę fizyczne cechy są różne, kolory też się zmieniają. Proszę spojrzeć. Tutaj tak naprawdę w środku jest więcej niebieskiego. Później galaktyka na swoich końcach zmienia kolor, ale pytanie, które powstaje tutaj jest takie, co powoduje, że mamy tą bimodalność? Co powoduje, że mamy dwie klasy galaktyk? Znamy od 100 lat wiemy, że takie pytanie istnieje. Wiemy, że to jest problem do rozwiązania. Oczywiście można go wytłumaczyć tak, jak weźmiemy mechanikę nielinearną pod uwagę. Wyobraźcie sobie Państwo, że zbieramy wszystkie wstępne warunki, jeśli chodzi o istnienie galaktyki w momencie, kiedy galaktyka zaczyna się tworzyć, kiedy potrzebne są odpowiednie warunki wstępne. I oczywiście musimy wziąć pod uwagę mechanikę nielinearną. W momencie, kiedy tworzy się galaktyka, różne regiony w przestrzeni muszą spełnić określone warunki po to, aby mogła powstać galaktyka, dwa rodzaje galaktyk. Więc mamy dwa różne rodzaje warunków. I jeżeli mamy jeden rodzaj warunków, który jest spełniony, to wówczas ewolucja przebiega w określony sposób, tak, aby powstała galaktyka spiralna. Oczywiście wszystkie galaktyki spiralne różnią się od siebie, ale mają jedną cechę podobną.
czyli dążą do pewnego określonego punktu jak w spirali. Jeśli chodzi o inny rodzaj galaktyk, to są galaktyki, które ostatecznie ewoluują do elipsy. I tutaj pojawia się fascynujące pytanie, które powinniśmy zadać młodym naukowcom, a może naukowcom w średnim wieku. Czym jest separatrix, jeśli chodzi o te dwa rodzaje galaktyk? To jest cudowne pytanie, jeśli chodzi o mechanikę nielinearną. Jest to piękne pytanie dla astronomów. Zachęcam Państwa do tego, aby zbadać ten problem naukowy, aby dowiedzieć się, czym jest ten separatrix. Tak naprawdę już podałem kilka przykładów tego, czym może być taki separatrix. Są takie osoby, które twierdzą, że te wcześniejsze galaktyki są większe niż galaktyki spiralne. Oczywiście jak masa jest duża, to pewnie galaktyka będzie eliptyczna, jak masa jest niższa, to galaktyka będzie spiralna. Aczkolwiek są wyjątki od reguły. Proszę spojrzeć, tutaj mam zdjęcie, które otrzymałem od Patryka Ogla. Widzą Państwo tutaj trzy wielkie galaktyki eliptyczne u góry, ale mamy też wielką galaktykę spiralną. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to widać strukturę tej galaktyki spiralnej. To jest tak naprawdę ogromna spirala, aczkolwiek spirala, jest to galaktyka spiralna. Więc masa tutaj niekoniecznie jest warunkiem decydującym, przynajmniej nie sama masa. Niektórzy twierdzą, że separatrix to środowisko i tym coś jest. Bo oczywiście obiekty w galaktyce są tu istotne, tak, ale nie jest to przekonujący argument. Rozważmy coś takiego. Tutaj mapa po lewej stronie pokazuje nam wszystkie galaktyki, które znamy. Tutaj one są w odległości 9 miliparsteków. This is the Gero de Vaucouleurs local supercluster. It is a sheet of galaxies. Mamy tak naprawdę taką gromadę galaktyk, które się uformowały. My jesteśmy tam. Nasza pozycja jest tak naprawdę w środku tej mapy. Large red circles. Those are the most massive. Czerwone kółeczka to są największe galaktyki. Czerwone kropki to są średniej wielkości galaktyki. I wreszcie czarne kropki to są te galaktyki o mniejszej masie, te, o których wiemy. Jeżeli będziemy kontynuować, to oczywiście znajdziemy tam również takie karłowate galaktyki, aczkolwiek te, które tam widać, to są te największe i one są naszymi sąsiadami, są w stałym dystansie od nas, od naszej galaktyki. I są to wszystko galaktyki osobne. Proszę zauważyć, że mamy tutaj po prawej stronie trzy zdjęcia. Jedno z nich to jest sporo powyżej lokalnego superklastra. Jedno jest poniżej i ta w pośrodku jest w środku tego superklastra i wszystkie trzy to są spirale, galaktyki spiralne. Czyli jak tylko środowisko nie może decydować o kształcie galaktyki, ponieważ środowiska tutaj mamy dosyć odmienne. Ta spirala po środku jest nieco mniej przejrzysta, może to jest efekt środowiska, ale i tak widzimy tutaj trzy galaktyki spiralne. Tego eksperymentu nie powtórzono, jeśli chodzi o wczesne galaktyki, galaktyki eliptyczne. Bardzo często one pojawiają się w regionach o wysokiej gęstości materii. Chciałbym, żeby coś takiego wykonano, taki eksperyment porównawczy dla galaktyk eliptycznych i wtedy może moglibyśmy znaleźć jakieś cechy, które decydują o rodzaju galaktyki i wiążą go ze środowiskiem. Środowisko tak naprawdę nie jest aż takie interesujące dla galaktyki, ja bym to powiedział.
Aczkolwiek środowisko owszem decyduje o tym, w jaki sposób galaktyka powstaje. Przejdę teraz do kolejnej myśli. Szerokiej koncepcji, o której się dużo mówi. Po lewej stronie widzą Państwo symulację Aurigi. Ta symulacja powstała w Monachium. To jest galaktyka, która powstała bez żadnych barionów, bez żadnych komplikacji związanych z powstawaniem gwiazd. Ale z powodu teorii lambda CDM wiemy, w jaki sposób powstają gwiazdy, aczkolwiek nas tutaj interesuje zimna, ciemna materia. I tak naprawdę przede wszystkim interesują nas tutaj dokładne obliczenia dotyczące masy, ale tutaj to zdjęcie pokazuje nam tworzącą się galaktykę. Wtedy, kiedy Wszechświat był o rozmiarze 1/4 tego, co mamy teraz. Czerwone kropki to są te części zimnej, ciemnej materii, które zbiorą się w środku, w centrum. Widzą Państwo, że powstają takie zbiorowiska, przesuwają się do centrum, a po prawej stronie widzą Państwo zdjęcie Europejskiej Agencji Kosmicznej i widzą Państwo, tutaj co się dzieje. Widzimy, że w momencie, kiedy przechodzimy w dół, to te zbiorowiska są coraz większe, coraz większe, coraz większe. To jest piękne zdjęcie z obserwatorium, aczkolwiek prawdziwy astronom tutaj będzie miał problem. Problem polega na tym, że w zwykłych galaktykach pojawiają się takie wybrzuszenia i gwiazdy w tych wybrzuszeniach, w momencie, kiedy te gwiazdy się spotykają, tak naprawdę niekoniecznie łączą się, aczkolwiek i nie powstanie nowy dysk, tylko poruszają się tak, jak chcą, bo tak zachowują się gwiazdy. Więc co się dzieje? Powstaje halo. Halo zbudowane z gwiazd, które są tak naprawdę na obrzeżach, a nie w centrum. I wiemy, że może 5, może 7% jest w halo w galaktyce. Gwiazdy poruszają się tak, jak chcą, aczkolwiek nie jest to rzecz powszechna. Dlatego pojawia się pytanie, czy tak naprawdę to zachowanie ma związek z niską masą, jeśli chodzi o masę gwiazd w galaktykach. Po raz kolejny mam kolejny problem badawczy. Można byłoby sprawdzić w ramach tych najnowszych symulacji, w których uczestniczy wiele grup naukowców, a mianowicie można byłoby sprawdzić zjawisko przyciągania w ramach galaktyk spiralnych. Jeżeli uda nam się to bardzo precyzyjnie przeanalizować, to będziemy mieć nowe informacje, które będą wskazywać na to, że teoria lambda CDM nie jest do końca precyzyjna. I to byłby początek zmian. Dobrze, że sobie ponumerowałem te strony. Kolejny slajd pokazuje z kolei kolejną koncepcję. Widzę, że troszeczkę się pogubiłem tutaj w kolejności, ale pokażę Państwu jeszcze obraz galaktyki spiralnej. Tutaj widzimy na przykład zdjęcie z teleskopu Hubble'a,
a mianowicie to jest rysunek, który nam pokazuje miejsca, w których wykonano ekspozycję teleskopu Hubble'a, po to, żeby pobrać próbki liczby gwiazd w funkcji odległości od galaktyki. Można powiedzieć sobie tak, że około 3% gwiazd w tej galaktyce znajduje się w tak zwanym gwiezdnym halo. Wygląda na to, że jest to znacznie mniej, niż byśmy się mogli spodziewać na podstawie teorii drzewa fuzji. Zatem być może te miejsca, z których pobrano próbki, jednak pominęły znaczną część halo gwiezdnego, ale zbadano kilka innych galaktyk, uzyskując podobne wyniki. Można by się zastanawiać nad tym, czy w takich dużych symulacjach ta frakcja halo gwiezdnego jest równie niewielka. Wydaje się to mało prawdopodobne, żeby wszystkie próby przegapiły masywne halo gwiezdne. Więc można byłoby w ramach najnowszych możliwości symulacji porównać te wyniki. Widzę, że powoli kończy mi się czas, więc może wspomnę jeszcze o kolejnym projekcie. Here we see again two galaxies. No i widzimy też dwie galaktyki, które znajdują się w tej samej grupie galaktyk. To jest grupa Centaur. To są te dwie największe galaktyki spiralne w tej grupie. Nie wiem, czy Państwo to widzą. Tutaj góry, nie Państwo zobaczyć. Na tym wykresie taki znacznik w kształcie kwadratu, to jest właśnie ta galaktyka spiralna. To jest oczywiście pewien szczegół. Natomiast to są te wszystkie znane galaktyki w klastrze. To są dwa typy galaktyk. Niektóre są podobne do galaktyk spiralnych, a te pozostałe to są galaktyki eliptyczne. Proszę zobaczyć, wokół galaktyk spiralnych pojawia się wiele galaktyk spiralno-podobnych. Natomiast wokół galaktyk eliptycznych też mamy galaktyki spiralno-podobne, ale wiele również tych galaktyk wczesnego typu. A zatem to jest bardzo interesująca prawidłowość, bo mówi się o tym, że galaktyka eliptyczna jest sucha i że galaktyki suche powstają poprzez gromadzenie się materiału suchego, natomiast galaktyki mokre, te, które są gazowymi, te, które powodują takie świetne zjawiska, o których wcześniej mówiliśmy, powstają w inny sposób, a mianowicie są to klastry gazowe. I teraz pojawia się taka koncepcja, że żeby powstała galaktyka eliptyczna, to musi dojść do nagromadzenia się materiału suchego. Natomiast mokra fuzja jest innym zjawiskiem. I interesujące jest to, że jesteśmy w stanie uchwycić pewną prawidłowość, że wokół tych mokrych spiralnych galaktyk pojawia się wiele również mokrych gromad, natomiast wokół galaktyk eliptycznych pojawia się wiele takich klastrów suchych. A zatem można byłoby powiedzieć, że aby doszło do powstania galaktyki eliptycznej, musi dojść do nagromadzenia się materiału mokrego, przepraszam, suchego i odwrotnie. Należałoby to jednak zweryfikować. Być może
udałoby się ponownie sklasyfikować galaktyki i dojść do wniosku, że jesteśmy w stanie zaobserwować ten sam wzorzec. Jeżeli nam się uda potwierdzić to zjawisko, to świetnie. Natomiast prawdopodobnie napotkamy jednak na fascynujący problem. Mianowicie, jak to możliwe, że w pobliżu tej galaktyki mamy mokre klastry, a w pobliżu tej galaktyki suche. A więc wbrew naszym oczekiwaniom, jak to możliwe, że mogło dojść jednak do fuzji suchego materiału z mokrą galaktyką i odwrotnie. Jest to naprawdę fascynujące zagadnienie, które Państwu proponuję dla własnej rozrywki i postaram się jeszcze podać przykład. A mianowicie dokonał się ogromny postęp w kosmologii, ponieważ się koncentrowaliśmy na bardzo prostym sposobie myślenia, mianowicie w tej chwili jesteśmy w stanie za pomocą równań predykcyjnych zweryfikować teorię względności, która jest wystarczająco dobrym przybliżeniem rzeczywistości. Ale teraz pojawia się następne pytanie. Jak możemy objaśnić wszelkie szczegóły w kontekście ewolucji wszechświata? I tutaj pojawia się właściwie niezliczona liczba wyzwań i możliwości stojących przed naukowcami. Właściwie nie lubię słowa wyzwanie, wolę słowo szansa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.